wskazania i przeciwwskazania. Na co to jest? Jak ktoś zobaczy długą listę, to mówi, a to w zasadzie jest na wszystko. No jest na bardzo dużo, można, nazwijmy to tak. Natomiast ja specjalnie tu pokazuję Państwu dwa słupki. Po lewej stronie są wskazania, po prawej przeciwwskazania. Ilości ich są porównywalne. To nie jest tak, że sobie zrobimy pijawki i już nam wszystko przejdzie. Ja za chwilę Państwu pokażę coś, co wszyscy najbardziej lubią, wszyscy lubią zdjęcia. Tak? Mam nadzieję, że nie lubią jakieś... Przeżyjecie Państwo jakieś takie brzydkie nogi, jakieś obrzucenia. Przeżyjemy. Najwyżej zamkną oczy ci, co nie? Zamkną oczy. Te podstawowe ja tylko powiem, żeby scharakteryzować, o co chodzi z tym wskazaniami, po co to się robi. Zapalenie żył, praktycznie większość pacjentów, którzy przychodzą z zapaleniem żył, ja badam, sprawdzam, czy niestety bardzo wiele osób bierze różnego typu leki, które trzeba odstawić. Więc pewne rzeczy muszę odstawić, pewne rzeczy zostawiamy i ci pacjenci trafiają do pani Beaty, pani Beata już wykonuje te zabiegi. Powiem tak trochę, może brzydko, ale tymi pacjentami ja się nawet nie interesuję, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby im nie przeszło zapalenie żył. Nie zdarzyła się nigdy sytuacja, żeby zapalenie żył nie przeszło. Za wyjątkiem sytuacji, że ktoś przyszedł jeden raz i poszedł, tak? W zasadzie minął terapię, ale te osoby, które zrobiły chociaż minimalną terapię, wszystkim te dolegliwości przeszły. Owrodzenia od leżyny, to za chwilę pokażę, trudno gorące się rany, to jest to, co jest w tej strefie, to lekarze też będą wiedzieli, że to coś o tym wiedzą. Natomiast obrzęki powypadkowe, ta sama sytuacja, niedotkwienie kończyn, to już zaczyna się pod górkę, pod kątem medycznym. Za chwilę Państwu pokażę, co się może wydarzyć, stosując pijawki u osoby, która ma niedotkwienie kończyn. Gdzie nam się wydaje, że to jest wskazane. Depresję, nerwicę, agresję, to bym się nikt nie spodziewał, prawda? Że ktoś ma depresję, bierze pijawki i już jest wesoły. Kiedyś ja muszę zawsze powiedzieć taką jedną sytuację, bo tam może jeszcze... Łaskoczą. Proszę? Może łaskoczą. No niektórzy tak mają odczuwać. Tam jest też jeszcze bezmądność i potencja. Kiedyś mieli taką sytuację. Był pan, który miał zapalenie żył. Po prostu zapalenie żył, żylaki, trzeba było robić te pijawki. No i zaczął chodzić na te pijawki. Jeden, drugi, trzeci zabieg. I czwarty chyba zabieg z kolei, albo trzeci przychodzi do nas, otwiera drzwi na rozcież. Akurat było dużo pacjentów na recepcji czekało. On taki uśmiechnięty, tam pani Małgosia taka pracowała u nas i on troszkę się tak zaprzyjaźnił z nią i mówi, dzień dobry pani Małgosiu, ja dzisiaj znowu na pijawki. No, pani Małgosia się uśmiechnęła, mówi, to dobrze, proszę sobie usiąść, chwilkę poczekać. No i on usiadł, ludzie patrzą tak się na niego trochę dziwnie, no bo to było wiele lat temu, więc to tak jeszcze, jak ktoś mówi o pijawkach, to tak wszyscy zawsze patrzą na niego dziwnie. Ale chłop się kręci, w końcu nie wytrzymał, pochyla się do pani Małgosi i mówi, wie pani co? Wie pani, jak ja po tych pijawkach mogę, a jaka żona zadowolona, czerwona, przyleciała do mnie, on później wszedł zaraz do pani Beaty, przyleciała do mnie, czy to możliwe? Ja mówię, cicho, niech pani nie gada, bo tak wszyscy będą chcieli. Tak, to jest możliwe i tak rzeczywiście jest. Bóle głowy, od wieku? Proszę? Ten pan miał po 60. To nie miał, to nie był 30-latek. Tak, nie był. Tak, nie był. Tak to działa, tak? Tutaj jest podkreślone punkt 9, bóle głowy. Tak, z tym, że z bólami głowy proszę zawsze uważać, bo trzeba wiedzieć, no, znaczy tak naprawdę trzeba określić, co jest przyczyną bóli głowy. Różne są przyczyny. W jednych to pomaga, w innych nie pomaga. Także to jest tutaj istotna rzecz, żeby jednak faktycznie mieć te badania. Także nic nie jest takie zawsze jednoznaczne. Bóle stawów rwa kruszowa. No, rewelacja. Ja sam ostatnio mnie połamało, to od razu poleciałem na pijawki. W ciągu tygodnia już byłem dializowany. Stałem prosto. Rzeczywiście tak to działa. I wiele miesięcy nie wraca. Znaczy nie wracają bóle, jeżeli ktoś ma bardzo takie poważne. To też zależy oczywiście, co jest powodem, tak? Bo jeżeli ktoś ma wypadający dysk, to nie ma, cudów, tak? To jest zupełnie inna rzecz. Choroby skóry, zaburzenia metabolizmu, procesy starzenia się. Jeszcze tylko choroba skóry, bo procesy metaboliczne to
zaburzenia metabolizmu, no to to już jest tak potężny temat, że nie będziemy się w to ogłębiać. Choroby skóry. Niezwykle mało, nie wiem Pani Beato, ile było pacjentów, 5, 6, 3 z trądzikiem. Młodzi ludzie z trądzikiem. Ale ci, którzy się zdecydowali, jak to mówią, w czarnej rozpaczy zrobić pijawki, byli bardzo zdziwieni, bo z tego co pamiętam, to wszystkim pomogło. Całkowicie. Zgadza się? Tak. Także to taka ciekawostka. Bielactwo? To się wydawało, że nie. Proszę? A bielactwo? Oj, tutaj jest duże gorsza rzecz. To jest immunologiczna choroba i z bielactwem ono może się wytłumić, może się ta ekspresja może być słabsza, bo też warto robić, tak? Ale to nie będzie tak, że całkiem przejdzie. Natomiast może być mniejsze obszary, może troszkę ono się wycofać, tak? Zmniejszyć. A łuszczyca? Ta sama sytuacja. To jest ta strefa immunologiczna. I procesy starzenia się. Dlaczego to tak jest bardzo ogólnikowo? Ja tak staram się, jak ktoś się mnie pytał, dlaczego procesy starzenia się, tak? Ja staram się tak najprościej mówić. To oczywiście jest bardzo prosta linia, natomiast jest to jeden z mechanizmów. Mechanizmy działania są bardzo różne, natomiast procesy starzenia się, one na przykład jednym z mechanizmów jest poprawienie ukrwienia. Ktoś powinien tam chce ładnie wyglądać skóra na twarz. No to wystarczy poprawić ukrwienie na twarz, tak? Jeżeli ta krew, stawiając na przykład w okolicach wyrostków sutkowatych za uszami, na karku, można też i tutaj na żuchwie, to tutaj są tętnice, które doprowadzają krew do twarzy. Pijawka gugrycia, ona tam wprowadzi sobie ślinę w to miejsce i to powolutku te substancje się uwalniają i poprawiają i cały czas dostają się do krwi w kierunku twarzy i tam wszystkie przepływy naczyniowe są bardziej wydolne, tak? Więc mamy lepiej ukrwioną skórę twarzy, ona lepiej oddycha, lepiej się odżywia i z biegiem tygodni zaczyna wyglądać lepiej. Więc to też jest taki mechanizm działania, ale to jest taki bardzo podstawowy mechanizm, bo tutaj jeszcze nie powiedziałem, bo większość osób pewnie, każdego kto się pytam, tak, ja wiem, bo pijawki wybijają krew. No wybijają, ale to nie jest istota tego, co my wykorzystujemy do leczenia. Istota tego, co wykorzystujemy, jest zupełnie odwrotna. To nie, że coś nam ubywa, tylko coś daje. Ona wpuszcza do naszego organizmu te substancje, które ma w ślinie. I to jest mieszanka substancji. Kolejny temat, Sean, nie będę go rozkładał, ale to są leki dla nas. I to, jakbym mógł podsumować te wszystkie wskazania, dlaczego tak dużo różnych rzeczy te leki poprawiają. Tutaj już muszę metaforycznie powiedzieć. Wyobraźmy sobie, że ludzki organizm to jest fabryka, która coś produkuje, są jakieś maszyny. No i zaczynają niektóre z nich szwankować, tak? Ktoś tam klepie, coś się poluzowało. To te pijawki, jak wprowadzają ślinę do naszej krwi, to te białka w tej fabryce to są po prostu pracownicy, inżynierowie, robotnicy, którzy naprawiają to wszystko. Oni wchodzą do fabryki i zaczynają przykręcać śrubki wszędzie. Wszystko, co klepie, wszystko jest przykręcane. Natomiast to nie działa tak jak pojedynczy lek, typu boli mnie głowa, biorę przeciwbólową, przestaje mi boleć głowa, tak? Ale jutro mnie znowu będzie bolała, no bo boli już tabletka nie działa, tak? Natomiast tutaj tego nie ma. Boli mnie głowa, jeżeli ten mechanizm rzeczywiście działania pijawek jest w stanie pomóc, to przy takiej terapii ta głowa albo całkiem przestaje boleć, albo boli dużo rzadziej, albo dużo słabiej. Natomiast fabryka będzie pracowała dalej. I za rok znowu by się luzowały śrubki. No i za rok wypadałoby też znowu to dokręcać. I tak to mniej więcej działa.